Polskie Radio 24. Słowem, wszystko. Rozmowa polskiego radia 24. Jak fajnie mogąc przywitać gościa, proszę Państwa, w studiu Paulina Matysiak, partia Razem w ramach lewicy. Dzień dobry, Pani poseł, dzień dobry Państwu. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Chodzimy od razu do polityki, czy tak na około, na około? Nie, no najpierw może naokoło. Na około? Na około. Ile pani ciuchów rocznie kupuje? O Boże, nie wiem. <noise> A tak pi razy wiem. drzwi. Nie! No, pewnie jest kilkanaście. A, czyli w ośmiu się panie nie złapie? Nie, nie złapię A się w A Trzech? Nie, no nie ma szans. W 2030 roku to jest taki plan optymistyczny, bardzo. Nie, Trzy nie. Trzy można kupić. Ja, ja bym tak na serio nie brała tych, yy, tych założeń, tego planu. C40 Cities? Tak. No to taki fajny program. Rafał Trzaskowski dzisiaj Solidarna Polska wyciągnęła, że on ponoć to chce wdrażać. To jest taki program, platformy. Tak, ale no naprawdę Solidarna Polska ostatnio też, chyba nawet dzisiaj na konferencji opowiadała o tak zwanym ubóstwie komunikacyjnym, jak zostaną zakazane auta. i No bo i zostaną i zakazane będziemy, 190 aut na tysiąc jeździć. mieszkańców. Solidarna Polska musi się przede wszystkim doedukować i dowiedzieć się, czym jest wykluczenie komunikacyjne i zacząć działać, żeby rozwiązywać te problemy, z którymi dzisiaj się mierzymy w polskich miastach, na polskich wsiach, tam gdzie... Żadnych autobusów nie ma, więc nic tak dziwnego, i tak, i nic dziwnego, że jak ktoś mieszka w takiej miejscowości, to że ma auto, albo nawet dwa, albo nawet trzy, bo trzeba dojechać do pracy, ktoś drugi pracuje na drugą zmianę, mamy jeszcze y, dorastające dzieci, i te wszystkie osoby mają swoje potrzeby komunikacyjne i muszą je rozwiązywać, Panie więc proszę, rozwiązują je tak, jak umieją. Kiedy zobaczyłem tę ikonografikę... Ja wiem, jakie wy macie program, tak mniej więcej. To są niektóre postulaty, mi do dziś dźwięczą w głowie. Natomiast powiem szczerze tak. Uważałem was za radykałów. A wy pikusie jesteście nie, przy tych założeniach. Ale że partia raz. Nie my, my jesteśmy naprawdę takie lewicowe centrum, panie redaktorze. Tak, ale to widzę. Nie, to, teraz to już tak, widzę. Tak, tak. No jesteśmy spokojni, Wy nie zakazujecie rozsądni. mięsa, wy nie zakazujecie nabiału, bo w 2030 roku już ani mięsa, ani nabiału. Myślę, że nie będzie zakazane i myślę, że jeżeli chcemy zachęcać w ogóle kogokolwiek do zmiany diety, to na pewno nie takimi zakazami, tylko jeżeli już to dobrym przykładem, bo y, ja co prawda jem mięso, ale bardzo lubię też potrawy wegetariańskie i wegańskie i one naprawdę potrafią być przepyszne, to nie jest tak, jak się niektórym wydaje, że wegetariański obiad to jest schabowy zdjęty z, dienty, nie, no z przecież Każdy ma prawo Więc jeść to, oczywiście. albo na co ma ochotę, albo na co ma smak, albo jaką ma dietę. No, jeżeli ktoś się zafiksował i chce na przykład mąkę z szarańczą, to czemu mógłby zabraniać tego? Nie no, jest wolność. No możemy, dlaczego mielibyśmy nie, nie móc kupić? Chociaż no tak, no... Ale tak obowiązkowo mąkę ze świerszczy to Pani tak będzie stosowała, czy nie? Ja w ogóle mało gotuję. A. Ale może kiedyś przetestuję, jak znajdę. Nie widziałam jeszcze w sklepie. Pan redaktor widział? Nie, ale to ponoć ma być tylko taka mąka. Z nie, ty tylko na pewno nie. Nie? Na pewno. No dobra, zakładając, że jednak ten program wszedłby w życie szalony, już pomijając to, że nie będzie można samolotem latać tam, ewentualnie raz na trzy lata, nie w jedną stronę, w drugą na przykład z buta, już zakładając, że nie będzie można mieć samochodu, bo własności już jako takiej nie ma prywatnej, zakładając, że już nie ma tego na biału i nie Dzisiaj ma taki tego. tego w miasta. No, no, ale jak do tego poważnie podejść, ja się pytam, skoro po, są politycy, którzy mówią, że tak powinno być. Ja myślę, że jakbyśmy się przyjrzeli tym postulatom, ja też nie znam dokładnie tego raportu, więc bazuję tylko na jakiejś wiedzy z mediów i z Twittera. To każdy z tych postulatów jakoś można y, opowiedzieć, natomiast y, no nie oszukujmy się, nikt nie wprowadzi zakazu kupowania, nie wiem, ubrań y, do jakiejś określonej liczby. No y, naprawdę, nie dajmy się zwariować. Pani oczywiście ma prawo tego nie pamiętać, ale ja to pamiętam, były kartki na przykład, były zapisy na no nie pamiętam. Me meblościankę Bieszczady na przykład. Ale znam z opowieści tak nazywało, znajomych ta. i rodziców. Można było na przykład taką karteczkę na tytoń zamienić na czekoladę. Myślę, że te czasy nie wrócą. Oby nie wróciły no do. Bo... Dostanie pani karteczki na 16 kg mięsa rocznie i hulaj duszę. No. no ja nawet nie wiem, jak to, sko jak <grym> no to skomentować. Właśnie. Przed programem rozmawialiśmy o tym, że Radzie nie lubi ciszy, więc wypada, wypada się jakoś odnieść. Natomiast zupełnie serio, znaczy, jak przyjrzymy się temu, jak wygląda produkcja, hodowla. Zwierząt na mięso, no to widzimy, że jest naprawdę bardzo wiele rzeczy jeszcze do naprawienia. Ostatnio znany artykuł o firmie, która okazało się, że no dochodziło do nadużyć w samej nie. myślę, że nikt, kto je mięso nie chce nie chce takich sytuacji, chce kupować nie chce. produkty, no ale, które. No ale mamy na przykład tak, taką unijną ofensywę, na przykład, że tam kurki muszą mieć jakąś tam określoną przestrzeń w klatce. Ja to mówię zupełnie poważnie, bo to rozumiem i mhm. szanuję i w żaden sposób się z tego nie nabijam, ani tym bardziej nie, nie żartuję. I mają tam swobodę właśnie tego poruszania się, ale nie ma takiego przepisu, że na przykład w ciągu pięciu-siedmiu tygodni ten kurczak kurczaczek staje się od razu wielkim kurakiem. No. No nie ma. No Czyli tak, niby ja myślę... mają swobodę poruszania się, tak? A z drugiej strony, no nie ma jakiegoś takiego przepisu racjonalnego, że ta kura, żeby była kurą, to jednak trochę powinna pożyć. No. no ja myślę, że to jest w ogóle specyfika tej całej branży, w jaki sposób zwierzęta są hodowane na mięso, czy to mięso jest zdrowe. Doskonale wiemy, że te zwierzęta dostają całą masę antybiotyków, my potem to zjadamy i tak dalej, więc tutaj naprawdę można było wyglądać. No długo pocieszenie, tym ponoć też rozmawiać. są jednak szpikowane czy szprycowane witaminami no na drugą nóżkę tak zwano. W każdym razie wydaje mi się, że tutaj ten temat jest zupełnie szerszy i jeśli popatrzymy też nawet na ten kontekst chociażby emisji, że te hodowle to po prostu bardzo duża część emisji, które warto byłoby zmniejszać, to faktycznie można było podejmować jakieś rozsądne działania. Na przykład my jako państwo, ale też jako Unia Europejska dopłacamy bardzo dużo do produkcji mięsa. Można byłoby dopłacać do produkcji do produkcji zbóż, do produkcji warzyw, tych no tak, rzeczy, które... tak, za chwileczkę które... ktoś powie tak, że takie warzywko, to ono też czuje, taka roślinka, to też nie za bardzo. Nie, no naprawdę, nie dajmy się zwariować. No, ale ja pani wie, że to w tą stronę idzie. Za chwilę się okaże, że wszystko ma jakieś uczucia i nie to można prawda. nic zrobić, albo nie można nic, nic powiedzieć. Natomiast zupełnie serio, wydaje mi się, że tutaj po pierwsze samymi zakazami niewiele zdziałamy i tak jak mówiłam, chcemy kogoś zachęcać do przejścia na jakąś dietę, yy, róbmy to. Pokazujmy własny przykład, pokazujmy fajne, smaczne przepisy i w ten sposób zachęcajmy, a nie straszmy ludzi, że za kilka czy kilkanaście lat nie będą mogli kupić kiełbasy w sklepie. Znaczy, no to jest w ogóle jakiś absolutny O kiełbasie nawet nie ma nikt, mowy, to jest takie mięso nikt, nikt rozsądny się, moim zdaniem, pod tym po prostu nie podpisze. Co będzie, jeżeli się okaże, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdzi, że jest prymat prawa unijnego nad prawem krajowym? I że polska konstytucja jest druga, a nie pierwsza. No, będziemy mieli jakiś kolejny odcinek smutnego serialu pod nazwą Wymiar Sprawiedliwości versus Unia Europejska. Może nawet nie, nie odcinek, co może nawet kolejny sezon. No to nawet nie mówimy o wymiarze sprawiedliwości, my mówimy o ustawie zasadniczej, ustawie będącej królową wszystkich innych. Znaczy, ust. Wiemy, wiemy jasno, że oczywiście w części spraw to prawo unijne jest wyżej. My na każdym posiedzeniu dostosowujemy różnego rodzaju nasze przepisy tak, i nasze ustawy. Jest tam ustawy. taki zapis, że zgodne z. I mamy, prawem tak, Unii. I mamy Mamy po prostu część, część spraw, nad którymi dyskutujemy, a nawet czasami za bardzo nie dyskutujemy, bo jest to oczywiste, że trzeba to zmienić i, i nawet nie wzbudza to większych kontrowersji po żadnej ze stron w parlamencie. Więc tutaj mamy pewną zgodność. No są też takie części, które, które temu nie podlegają. To są chociażby nie wiem, no polityka zagraniczna, tak? nie, nie podlega dyskusji, nikt nam nie będzie mówił, co my jako kraj powinniśmy co powinniśmy robić. No poczekajmy po prostu na ten, na ten wyrok. Wydaje mi się, że jeżeli już mamy szukać jakichś tematów, które faktycznie związane z, z szeroko rozmianym wymiarem sprawiedliwości nas w tym momencie rozgrzewają, to raczej jest to pytanie, co zrobi nasz Trybunał Konstytucyjny. Z ustawą o Sądzie Najwyższym, którą skierował pan prezydent, bo na razie minął chyba tydzień. Prawie to dobrze, tydzień. to dobrze, że pan prezydent skierował ten wniosek, czy nie, a właściwie tę ustawę? Ja myślę, że pan prezydent trochę tak wszystkich zaszachował. Znaczy, no wyraźnie ja pani zrobił... głosy w Sejmie, czy w Senacie mówiące o tym, że ta ustawa jest niezgodna z konstytucją. A no by... jakie inne wyjście miał prezydent? Znaczy, no były różne głosy. No myślę, że wielokrotnie były, były sytuacje, w której były podważane zapisy ustawowe, a prezydent nie miał żadnych oporów i te ustawy podpisywał i nie miał żadnych wątpliwości. Gdyby za każdym razem, kiedy są jakieś wątpliwości związane z, ze zgodnością z konstytucją danych przepisów, to byśmy mieli takich ustaw, sprawny, ustaw tak. skierowanych do Trybunału Konstytucyjnego, Konstytucyjnego więcej. Nie było takich sytuacji. Myślę, że ciekawe jest to, co się wydarzy w samym Trybunale, bo jakby nie jest tajemnicą, że tam też są tarcia, jest opozycja. W samym Trybunale Konstytucyjnym. No i pytanie, czy faktycznie sam, sam Trybunał się w ogóle zbierze? Czy, czy pani prezes zwoła posiedzenie i czy udaje się zebrać 11 sędziów? Minął chyba tydzień, bo w ubiegły piątek mhm. pan, prezydent, pan prezydent wygłosił orędzie i zapowiedział, poinformował o swojej decyzji. Przez ten tydzień my nie wiemy. Wiele więcej niż w ubiegły piątek. To prawda i pewnie jeszcze nie będziemy długo Więc... wiedzieli, a jak się dowiemy, to od razu będziemy spieczyć Państwu Więc z informacjami myślę... na ten temat. A ten apel Pana Prezydenta, no chyba, no nie wiem, został puszczony mimo uszu, prawda? On przecież prosiło o szybkie zajęcie się sprawą, bo to kwestia kluczowa dla nas. No, Wszyscy gdyby, czekamy na ale, te środki. Ale, ale, z Ale gdyby w ciągu Unii. tygodnia Trybunał od razu przystąpił do rozpatrywania tej, powiedzmy, skargi czy samej ustawy, czy pytania Pana Prezydenta, no to wtedy byłyby głosy, no ale zaraz, to przecież na zamówienie. Tak szybko, no ależ tak nie można. No, to, to, ja, ja wiem, że punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Ale moglibyśmy chociaż dostać jakąś informację od Pani Przyłębskiej, że. Tak, że będzie, kiedy będzie, czy, kim, czego w ogóle możemy się spo, spodziewać, a, a jest cisza ze strony y, Trybunału, cisza na Szucha, i generalnie nikt nic nie wie. Myślę, że prawo i sprawiedliwość także nic nie wie, i, i to jest chyba najsmutniejsze w całej tej historii, że tak naprawdę y, zupełnie nie wiemy, co się wydarzy dalej. Mhm. O hiszpański parlament chciałem Panią zapytać. Ostatecznie głosami 185 za. 154 przeciw. Słyszała Pani o tej ustawie, czy nie? Nie, no nie słyszałam. No nie... Hiszpański parlament przyjął ustawę umożliwiającą samookreślenie płci i zmianę płci w urzędzie stanu cywilnego poprzez zwykłe oświadczenie. I takie prawo ma już na przykład 16-letni chłopak, który idzie do USA i mówi, że jest dziewczynką. Ewentualnie 14-letnia dziewczynka za zgodą opiekunów prawnych. I znowu jest ta cisza. Ta radio, radio. Nie lubi ciszy. radio nie lubi ciszy. Nie, nie słyszałam o tej ustawie, rozumiem, że to jest jakaś świeża sprawa. Pewnie odbyła się tam jakaś debata. Nie, nie śledziłam tej debaty, przyznam szczerze, no myślę, że w ogóle te kwestie związane z tak naprawdę kwestie dotyczące osób transpłciowych, bo o tym tutaj mówimy, one zawsze są takimi kwestiami bardzo delikatnymi. Tutaj może warto dla przykładu pokazać, jak ta sytuacja tych osób wygląda w naszym kraju. Bo te osoby oczywiście mogą poddać się korekcie płci, uzgodnieniu płci. Wiele osób w wieku dorosłym to robi, ale żeby to zrobić, na przykład muszą pozwać swoich rodziców. Cały czas ta kwestia na przykład u nas w kraju nie została uregulowana. Wydaje mi się, że, że jest to w ogóle absurdalna sytuacja. Chciałbym, żebyście mnie Państwo dobrze zrozumieli i całkowicie poważnie to mówię. Sytuacja jest o tyle dziwna czy ciekawa, że 16-latek nie pójdzie do sklepu i nie sprzedadzą mu piwa. Ale już może podejmować decyzję na całą życie właściwie. Tak, i wydaje mi się, że tutaj należałoby raczej podejść do tego zupełnie spokojnie. To jest, wydaje mi się też dziwne, że nie ma tam żadnych kwestii związanych z konsultacją, czy psychologiczną, czy lekarską. Wydaje mi się, że to w takich sytuacjach, zwłaszcza kiedy faktycznie za moment dochodzi do, do samej operacji, tak, ingerencji. W, w ludzkie ciało. Coś takiego właśnie by, by się przydało i było potrzebne. Po prostu jako taki zwykły bezpiecznik. Nie na zasadzie, żeby komuś utrudniać życie, tylko żeby raczej nie spowodować gdzieś po prostu jakiejś tragedii. Natomiast. W niektórych sam... decyzji podjętych w młodym wieku nie ma już odwrotu. Mówiąc jak tak, i to i y, warto też by, y, o tym pamiętać y, także w takich y, sytuacjach. Natomiast y, wydaje mi się, że to, czego potrzebujemy, mówiąc w ogóle także u nas o y, osobach y, transpłciowych, to chyba więcej empatii, więcej szacunku, więcej zrozumienia. Y, 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 I tyle. No to taka a propos. Ponoć odstąpiło już od, od tych stref LGBT, które rzekomo miały być których tak na dobrą sprawę nie było. Chyba odstąpiło, bo y, cichaczem się y, te nasze samorządy zaczęły wycofywać. Nie, no, tam wtedy o te, te tabliczki stry. chodziło, że niby jakieś tabliczki się pojawiały. Nie, no tabliczek nie było. No, no, to, przecież no, ale jakby, jak nie było, jak ten aktywista twierdził, y, że były? Generalnie chodziło o uchwały, które były podejmowane czy przez gminy, czy powiaty. Niektóre województwa całe podejmowały różnego rodzaju uchwały. Zresztą też je y, zręcznie maskowały tym, że to są uchwały, które dotyczą y, ochrony y, rodzin, tylko w jednym kierunku skierowane. Ja zresztą zabierałam w takiej sprawie głos na sejmiku województwa łódzkiego. Wycofało się, ponieważ samorządy zmieniały Musimy koniecznie, bo jesteśmy po czasie strasznym, ale to na propos czasu jeszcze. Po czasu prostu jest i wycofały komunikacji. się z tych, z tych e uchwał. PKP obniżyło ceny biletów za przejazdy. Wróciło do Panie tego, co było. Panie redaktorze, nie obniżyło, tylko wróciło, wróciło, wróciło do stawek do tego, sprzed ale 11 stycznia. Tak, trzeba to obniżyło. Tak. tak. Natomiast... No dzięki interwencji rządu, który tak w końcu jest. nacisnął. Tak? Ale koleje samorządowe będące we władaniu wielokrotnie działaczy na przykład PSL-u, Platformy, to te ceny od dwóch lat systematycznie podnoszą. Rosną wszędzie, nie... niezależnie od tego, i, i jaki marszałek rządzi. I nie ma żadnej rządzi. rewizji tych cen. Yy, yy, Podniosły koleje wszędzie, niezależnie od tego, yy, skąd jest marszałek. Yy, to jest jedna sprawa. Yy, I tutaj przydałoby się wprowadzenie rozwiązania, które przygotowała Lewica, które przygotowałam ja, czyli ustawy o zerowym wacie na bilety w pasażerskich przewozach kolejowych, dlatego, że to jest sprawiedliwe rozwiązanie, bo skorzystają pasażerowie każdego pociągu, do którego wsiadają, a nie tylko tego szybkiego pociągu, w ciągu Intercity. Paulina Maćsiak. Razem. Dziękuję pani, dziękuję, dziękuję. państwu do usłyszenia. Polskie Radio 24. Słowem wszystko.